Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Mój stosunek do świata, do innych ludzi, do siebie samego zależy od tego, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Gdy jest moim Bogiem i Panem, znajduję w Nim oparcie. Życie moje nie będzie łatwiejsze od życia innych ludzi, lecz ma sens i bardzo jasny cel. Moja wiara w Jezusa jest chodzeniem w ciemności, a jedynie od czasu do czasu pojawi się promyk pocieszenia, rozjaśniający ją, będący umocnieniem. Najcenniejszą sprawą w mojej wierze jest to, że Bóg mi zaufał. Jestem Jego umiłowanym. Odczuwam, że ja również Mu ufam, ponieważ wybieram to, co się Jemu podoba, co dla mojego Pana jest miłe. Są chwile, kiedy przychodzi czas błądzenia, ale i czas wielkiej tęsknoty za Bogiem. Ważne okazują się słabości, niewierności, upadki, dla uświadomienia sobie, jak wielkie znaczenie w moim życiu ma bliskość Jezusa. Bardzo często ta bliskość to jest kontakt z ukrzyżowanym, kontakt z cierpiącym Panem. Wierząc, odczuwam w sobie wielką wrażliwość na Boga i pojawiające się przeciwności bolą, lecz również oczyszczają z iluzji, iż Bóg będzie robił za mnie to, co jest przede wszystkim moją powinnością. Decyduję, wybieram, mylę się, błądzę, modlę się, odczuwam gniew, smutek, radość, niezadowolenie, odczuwam frustrację albo złość. I modlitwa tymi uczuciami, dobrymi i złymi, pozwala wytrwać przy Bogu. Takie jest życie w wierze. Nie rzecz w tym, aby ono było bezbłędne, lecz potrzebna jest świadomość, że zawsze można powrócić, zawsze Bóg czeka i zawsze mnie przyjmie. Wiara to odpływy i przypływy, odchodzenie i wracanie. Wiara to zarozumiałość i skrucha, czynienie drugiemu krzywdy, ale też pojednanie się. Bez Boga wszystko, co spotykam, jest plewą, która nie nakarmi w chwilach głodu.